Pass that back to the gang, boy. Cześć siemaneczko, witajcie, z tej strony The Dawid Games, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Od Wieśniaka do Cwaniaka Farming Simulator 22 i witam was w kolejnym odcinku z września. Oczywiście ze mną tutaj jestem Cwaniak Matikonik z Nieokulony. Witam bardzo serdecznie. Witam cię bardzo serdecznie, przesuń się trochę, bo widzę tutaj twoje ramię, w drzwi wchodzi kurna. Jak widzicie, jesteśmy na naszym polu ziemniaczka. Ja sobie postanowiłem, że chciałem też wykopki, ale tych wykopków dużo nie zostawiłem, bo to i tak pole długie, a jest roboty, jeszcze roboty. Także tutaj dwa przyjazdy mamy. Mati, w tym czasie możesz sobie cisnąć ten, potalerzować za gospą, także tam 60 masz przygotowaną, fru poleciał. A my tak, jak widzicie, saldo kunta nasze się zmieniło, a no to przez to, że musiałem kupić rodę kwastobójczy. Musiałem kupić, kupiłem cały baniak, także ten baniak powinien nam starczyć do końca serii, teoretycznie. Bo tyle co my będziemy tego pewnie robić, będziemy większość orać, no to raz tylko jak się tam zapomni, czy tam jak kupimy jakieś pola, nie będzie zaorane, to wtedy. My se tak, dajemy bieg na początku, odpalamy to wszystko. To i cyk, poszło. No i lecimy sobie, pin na godzinę, pięknie, tylko sobie drzwi tutaj, czekajcie, przymkniemy, o, pyp, jep, i możemy sobie cisnąć. Dzisiejszy odcinek, ogólnie tak, mam przyszykowane zbieranie, także tam już jest przyszykowane, że będziemy sobie to zbierać, sypać do piwniczki. 60 dzisiaj będzie miała power z dwoma przyczepami, z jedną wielką przyczepą, bo tak, z naszą tą 8-tonóweczką, Ursus jest przygotowany, wiadomo, z tym taśmociągiem. No i również dzisiaj zrobimy sobie opryski na kwasty na naszym wielkim polu rzepakiem. Ścieżek nie robiłem, bo stwierdziłem, że jednak to pole jest tak wielkie, że tych ścieżek na tym naszym opryskiwaczu to tam wyjdzie mnóstwo. No a my chcemy jak najwięcej tego plonu, także na oko jakoś tam postaram się to opryskać, żeby tutaj nie było problemu z tym. Zobaczymy, ile tych ziemniaków będzie. Podejrzewam, że przez to, że my tu mamy też 30 arów, czy tam ile, jak zawsze to ze 60 ton, coś koło tego, czy tam 50 parę, powinniśmy z tego mieć. Czy powiedz mi, które pole żeś sobie wybrał do talerzowania? Sam pierw jadę na 20. A, na 20, dobra, to możesz tam jechać. Bo w sumie o niej nawet zapomniałem. Tam jest jeszcze do talerzowania, także tam możesz sobie cisnąć. My sobie tu lecimy, zobaczymy, no nie wiem, to jest... Jeszcze w następnym sezonie będzie ta kupaczka, czy nie? No tak. To ostatni sezon będzie następny. Następnym to będzie ostatni, tak? Tak. I jeszcze rok z nami tu pobędzie. Także no. Dwa lata już prawdopodobnie Grimę albo jakąś Ankę. No to coś będzie trzeba wymienić, ale Władzi, kurna, po tym remuncie tak wygląda pięknie w tych ziemniaczkach. Jak on się lekko jeszcze ubrudził, no klasa po prostu. Klasa. No Ciapek dzisiaj będzie miał tylko zadanie dojechać mi z klotką i z beczką. Mam nadzieję, że dojedzie. No to ten... jak przyjedziesz, bo tu będziesz Władkiem prysko, nie? Tak. No to przyjedziesz, podepnę wszystko i pojedziemy razem. Dobrze, dobrze. Coś jeszcze miałem mówić. A, poszły pieniądze, wiadomo, na tego Mausera. Oraz jak możecie zauważyć, większość maszyn sobie ponaprawiałem, potankowałem, więc na to też poszły jakieś pieniądze. Mówię, no kurna, nie będziemy ciągle na rezerwach jeździć. Będziemy ciągle, że one jeździ, nie chcą tak, że ile szło, tyle ponaprawiałem tych maszyn. I jak widzicie, no nasze saldo kunta 1400, no jest niepowalające w ogóle. Ale trudno się mówi po prostu, jak jest, takie jest, nic z tym nie zrobimy. Mam nadzieję, że jak najszybciej tutaj pieniądze wpadną nam jakiekolwiek. Bo najgorsze jest to, że my musimy mieć pieniądze na przewijanie. Musimy mieć pieniądze na przewijanie. Przez to, że nam, wiadomo, biorą za dzierżawę. Tyle, ile my mamy teraz na kuncie, to nam chyba biorą za dzierżawę samą z tego wielkiego pola. Więc ja nie wiem, jak ma tym robimy. No kurde, trzeba będzie coś, albo coś sprzedać już. Ja myślałem właśnie, żeby... Jajka może. Co? Jajka może by sprzedać. Nie, ja nie myślałem o tych, tylko ja myślałem, że w kuncie sprzedać któryś z tych naszych maszyn starych. One tam dadzą parę tysiak, kilka tych groszy. Nie wyżej pomyślcie na moim odcinku. Bo ja miałem u siebie robić jakąś tam sprzedaż czy coś, ale stwierdziłem, że znowu tutaj ogarnianie, tyle tego, a teraz jest taki napór na nagrywanie czas, że to jest masakra. Szykowałem sobie 3 save'y i teraz jest tak, wieśniacy, idziemy z sąsiadów, później idę starości, więc 3 odcinki pod rząd.
mam do nagrania od razu. Więc jest całkiem sporo tej roboty. No, ustawiłem te odcinki w kolejności takie po prostu, żeby tu chłopakom też pasowało. Żeby to wszystko nagrywać, jak później Matiemu dam save'a z jednej i z drugiej serii, to ja sobie pójdę staro wsi nagrać, to było bez problemu. Wszystko, ja tu ostatni przejazd zrobię i będziemy się kunczyć, także zjedziemy sobie na gospodarstwo i wtedy podepnijmy sobie ten. Poczekajcie, bo my opryski zrobimy chyba sobie, czekaj, ja opryski chyba bym zrobił sobie na końcu. Chyba sobie zrobimy to na końcu, podepniemy sobie te. A ja właśnie, ile ci zostało talerzowania? No jeszcze trochę mi zostało, przecież dopiero co zacząłem. No bo wiesz, 60 będzie potrzebna, że tak w połowie, żebyś nie musiał zjeżdżać. No. Ja nie wiem, czy pierwszy jechać opryskać, a ty sobie dokończysz talerzowanie? No ale to i tak muszę z tobą jechać. No tak, ale to byś tylko przejechał i później poszedł talerzować. A tak to po prostu jak przyjdziemy na ziemniaki, to musisz odpinać talerzówkę. No to teraz pojedzie. Ale co, w sensie opryski? Opryskać. No, no to tak zrobimy, to tak myślę. To ty się na spokojnie tutaj tam to potalerzuję, że ja sobie pojadę i poopryskam, bo to też chwilę zajmie, żeby to opryskać. Nawet nie, 12 metrów pan ten nasz opryskiwać, więc. Tak, no. Więc na parę tam przejazdów no powinniśmy. Trzeba będzie wymienić. Dobra, w każdym odcinku zaczynamy mówić o tej wymianie. Ogólnie mam fajny opryskiwacz i ogólnie ja bym chciał, żeby to był większy trochę oraz na koła. No tak, 15-metrowy taki. Tak, taki żeśmy tutaj znaleźli. Nie za wielkie pieniądze jakieś, więc można zużywka, będzie stać. Oczywiście. No, bo jakby to inaczej, jakby patrzę na nasze saldo konta, to widzicie, że wszystko jest używane i się rozlatuje. No niestety tak jest, na razie to Władek tylko dostał drugie życie i... A tak, poza tym to wszystko, reszta to jest po prostu masakracja. No, tak jak zaplanowałem, mniej więcej do tej 8 minuty chciałem wykopać, no i mam 7 minutę, jak kończę, więc będzie fajnie. Mam tylko te 3 prace przygotowane, bo nie po pierwsze. Nie chciałem żadnej pracy powtarzać, nie chciałem ani znowu robić talerzowania, ani orki, obornika, czy tam gnojowicy, siewów znowu, tak jak mówię, ja tu już żadnej pracy nie chcę, już to było tego tyle, że mi po prostu wystarczy. Dobra, koniec, wykopane te ziemnioki wszystkie i ciśniemy sobie teraz na gospodarstwo zostawić, także ja tu jak dojadę na gospę, to zaraz cię będę prosił, że jeśli tam pomożesz ciapka zawieźć, bo ciapek jest za... A co, już jedziesz? Ja wracam na gospę. Bo postanowiłem, że po ostatniej akcji, że mi brakło oprysku, nie mam pojęcia w ogóle jak ten środek pastobójcy będzie uciekał. Także może być się okaże, że on ucieka wolno i akurat po prostu niepotrzebnie będzie, ale to i tak dopiero zalejemy sobie to tam wszystko na miejscu, na gospie nie mam po prostu zalane jeszcze. No baniak on tam ma 2000 tyn akurat, więc no musieliśmy wydać tyle pieniędzy, no ale trudno się mówi. Chyba było wydać, to trzeba było wydać. Mniejszego nie oferowali. Dobra. My se skręcamy. 2000 litrów ma. No. O kurna, chłopie! Cześć, zatrzymam ich może. Nie, bo przez to, że tam, kopaczka ma dużą kolizję. Dobra, czekajcie. Bo my tak, tu mamy przygotowanego Mausera. Ja tu gdzieś do tyłu czas tym jechać, bo tu. Tam jeszcze jest przygotowana ta. Ja pito, dobra. Ja se tu pod tą. Gdzieś to trzeba wepchnąć. Wiecie, bo tu jest to. Ja byś tu tak stanął i jak ty to chcesz? Ja wepchnę, Władek jest tutaj skrętny, zobaczysz. Ja tu wepchnę i to i tak będziemy później przestawiać. Po oborniku nie jechać, o, cyk. A patrz, Władzie. Koło ujebał. Cyk. Ja. O. Czekaj, czy ty ten. Urrr. Dobra. Mów tam ile. Łas! Kurde, przodu, przodarkę zajebiesz. Dobra, dawaj to na dół, opuszczamy. A tak to stawiasz? No, tylko odpiąć. No dobra, tak chcę. O, dobra. Trzeba będzie później tu schować. No tak, ale to potem się poustawia, bo tam wszystko poustawiałem, że siewnik gdzieś na zwepkę, mówię, że to zachmurzenie jakieś miało być, to że tutaj nie pokropiła nic. Weź wyłącz tą latarkę, bo to masakra jakby zimno. Się... No, zimno, ale mi latają wszystkie te... Jak to się... Witrycuje. Dobra. Dobra. Czekaj, podnieś trzeba. Dobra, cyk. I tak, co jeszcze zanim tutaj... Pojedziemy, właśnie o tym chciałem powiedzieć, otwieramy drzwi. Wywaliłem owiec. Tutaj elegancko przyczepa musiała zostać wepchnięta. Tu muszę światło świecić, bo tu chuja widać.
Dostałem tutaj 5 ton, chyba 100 niecałe, 5,80 dokładnie, bo jak dobrze pamiętam było na przyczepie. 5,800 chyba. Nie. A nie, 5. 5 ton, coś tam. Tutaj wywaliłem nową przyczepę, dużą potrzebujemy, rzepaku nie wywalałem ani jednego, ani drugiego, także no tak to po prostu tutaj wyszło, że musiałem gdzieś to wysypać. Dobra. Tady sobie możesz cisnąć tamtędy, ja sobie już wyjadę tyndy i ciśniemy. Wspólne, wolne, dobra. Ogień we dwóch na takie wielkie pole ciśniemy. No ja pierwszy pojadę, bo trochę szybciej jadę chyba niż ten kapek. Dobra, to ja się idealnie tam akurat wtedy jakoś ustawię i wtedy będziemy mogli sobie zalać ten nasz tutaj opryskiwacz. Czekaj, kurno. Więcej chłopie. Dobra, cyk, kierunek włączony i dawno nie było czegoś takiego, żebyśmy razem jechali na pole, właśnie. No. Nie wiem, czy w ogóle było coś. Chyba nie. Chyba nic takiego nie było, żeśmy we dwóch jechali, no ale... Zajebiście. To jest fajnie. Tak, światełka, cyk, się ciśnie. A ile ty w ogóle na godzinę jedziesz? 23. A, no to 3 km tylko jadę szybciej. No, ale to ja na spokojnie sobie dojadę. Baniakiem, ten ciapek, to jest to. No, ciapek to samą dwukołówką ciężko czasem ma, a co dopiero jeszcze baniak. Plotkę ciągnie, jeszcze baniak, czy... No. Nie, zastanawiam się, czy napełniać go... O co, otwartymi lancami, czy zamkniętymi? Nie no, zamykaj. Chyba zamkniętymi, to ja się jakoś ustawię, ty podjedziesz i... Panie, pan uważa, drugą stroną ulicy się jakby co chłopie idzie. Dobra, tyk, skręcamy sobie syndy na to nasze pole, ale tu kwas, tu... Mam nadzieję, że to... Ten środek, co tam mówili, że dobry, to zapobiega. Ej, ale to zajebiście wygląda. Kurde, no dobrze, Mat jednak powiedział, żeby tu przyjechać razem. Dobra. A tak, ja myślałem, że ty przede mnie to sobie tu pojedziesz i stań po lewej stronie, a ja sobie po prostu topnę pod tył. O, tak możesz stanąć i mi tam otwórz tą klotkę. Ja sobie tu nakręcę i tyłem staniemy. Aż tu kurde, podjedziesz ładnie. Okej. Kurde. O, leci. Dobra, zalało. Pięknie, ładnie, no, dobra. Gitara. No, jak jesteś jeszcze, to byś otworzył może lance, czy nie? Zobaczę, tylko... Czekaj. No weź się ustaw, tylko zobaczę, czy nie ma niszczenia. Ustaw się najpierw. Dobra. Oj no. Najpierw... Uff, najpierw tamtym jedzie otworzyć, dobra. No, pięknie. Ja bym się lekko przystawić. Rozporzę wszystko. Chyba idealnie nawet... Dobra, ładnie mu to idzie. Dobra, światło sobie wyłączmy. Ile tu na godzinę by teraz tak jechać? Łapnę, że zamknij, bo kurwa za co dziejesz. Już, czekaj. Chcę ogarnąć się, tak, jak się okno zamykało. O! O! Masz. Zamknąłem. Dobra, dzięki. I teraz ja idę. Dobra. Z 10 na godzinę, 10-12 w tych granicach będziemy jechać gdzieś. Dobra, cyk. Odpalone, cyk. I ruszamy. Tutaj środkiem. Łe, dobrze, że tu przyjechałem, bo już to widzę, że szybko ucieka. Dobrze, że starczyło. 2000 jakby nie starczy na to pole, to ja już oleję. No powinien starczyć. Dobra, cyk, tu sobie a tak... właśnie, jak to było na tym? Na automatycznym to piskałeś, czy jak? Te pasty? Gdzie? Na sąsiadach. Ja tam jeszcze nie piskałem, dopiero będziemy odcinek nagrywać. A! Mati już żyje wakacjami. Dobra, ciśniemy. Te 12 może to za szybko, 10. Chłopie, ja nawet kółka chyba nie zrobię. Ale to ubywa. I tu będą... Mogę maksymalnie napełnić 5 razy. Raz już napełniłem. Zobaczymy, ile to starczy. Jak braknie, to dopiero będzie lipa. No. A ty tak chyba całego pola nie opryskasz. Czy opryskasz? Ja się no... Zobaczymy, do ile będę opryskał. Ja się opryskam, to opryskam. Na razie chcę zrobić kółko. Mam nadzieję, że mi starczy na kółko, ale wątpię. Tu czekajcie, ja muszę światło włączyć, bo ja tu nic nie widzę przy tych cieniach. My mamy kurde 15 godzinę, ale się jest tak cimno. I zrobiłem poprzecznik i dojechałem w jedną stronę i mi poszło 65%. O, proste. No, ogólnie to u mnie będzie najprawdopodobniej odcinek z października już. Tak? Tak. Będziesz siebie jeszcze robił jakiś i najprawdopodobniej tyżnie? Wypadnie... Ej, to może na tak... Bo do ciebie ma teraz wypaść odcinek zimowy, więc możliwe, że jeszcze do mnie będzie wpadł dziennika i u ciebie, żeby był zimowy. No też tak mi się daje, bo ja nic nie dorobił. Bo już chciałem, co zrobiłem.
Będzie się tak zrobić. Do mnie jest jeszcze jeden. Boże, jeszcze na tym szybkim nagrywaniu, co teraz robimy, muszę odcinek zimowy szukać. To już ostatni odcinek będzie. No. No i jak wrócimy z wakacji, to akurat to na spokojnie będzie wiosna robić. Wszystko. No. Ja sobie tu w październiku ogarnę wszystkie ostatnie prace najwyżej, wszystko. Jakoś się to zrobi, dobra. Będzie. A i teraz nie wiem, ja chyba tych lancy nie będę składał. Jak... No to nie składał, bo to za dużo składania. Zapomniałem, że tam trzeba ręcznie. No. Tak, dobra, sprawdzę, jak... brakło mi. Także... No prawie kółko zrobiłem, bez połowy przejazdu, prawie kółko. Tam gdzieś to ziemniaki trzeba gdzie wapno jeszcze dawać. Wapno tam trzeba zaorać. Bo tam gdzie wszędzie trzeba było, to już żeśmy dawali. No dobrze na razie. Wiecie, czy ja się tu zmieszczę teraz koło tego drzewa? Co to, że jeden opryskiwacz się na tyle poszło? Ja jeden opryskiwacz dałem, nie zrobiłem całego przejazdu. Nie, to... Kurde, nie wiem, czy to starczy. Jeszcze właśnie dostał. Nie no, powinno starczyć. Ale tak ci powiem, że... Nie starczy, nie ma ciula. To nieźle. No ile starczy, tyle starczy. Jak cały wypsikamy, to połowa pana zostanie nie zrobiona. A ile oprysku? Ja dobrze się, żebym przyjechał z tym, ale nie myślałem, że aż tyle. Myślałem, że tak z pół bańki maksymalnie. No. Nieźle. Jednak warto chyba orać. Drogi. No, już trzeba. Choć tamte pole orać, to i tak będzie ciężko, ale lepiej zorać. No chyba pół głównie sprzedajemy, na trzy będziemy orać. Trzeba do tego, do Stacha zagadać, ale przyjechał pomóc. O, do Stacha, zobaczcie Stacha w końcu, do Stacha, jeśli widzieli. 70 odcinków. Ale kwasty to się git pryska, bo przynajmniej bez ścieżek to będę widział, gdzie ten. Gdzie opryskane, a gdzie nie, bo sobie parę. Aha, zawsze nie ma, to wiecie. No bo on tu nie ma gospy, jakbyśmy na jego gospę pojechali, to on będzie, ale tutaj on tylko chałupę ma, gdzie my jeździmy. Nieraz zostawi jakąś maszynę czy coś, albo mu powiem, że jak po drodze jedzie, to żeby zostawił czy coś. Na przykład przyczepa było. A tak to on ma gdzie indziej gospę z opowiedzi, ale kiedy byśmy pojechali do niego. Gdybyśmy tak nagrali go, pokazali. No zobaczymy, zobaczymy. Stachu też... Trochę starszy od nas jest, ale spoko. O. Człowiek z niego. I patrz, teraz na przykład jak chcesz, to możesz przyjść, zobaczyć, patrzcie, tu tylko na środku ten chwasty waliło, po bokach nie ma nic, tak jakby pusty przejazd jest praktycznie, tylko gdzie nie, gdzie są te chwasty, a nie. Ja, i w niektórych właśnie takie przejazdy powychodziły, w niektórych nie. Tak wygląda, jakby pół pola żeśmy zaorali, w niektórych miejscach stwierdzili, że nie oramy. Dobra, ja sterażowałem tę 20. Dobrze. Ja mam dopiero 17 minut odcinka, więc... Więc nie wiem, jak tam chcesz. Jak chcesz, to możesz za chałupą zacząć. Talerzować, albo no. Zawieźć wszystko na ziemniaki już tam. Ja nie muszę robić. Możesz zawieźć Ursusa, przyczepę, a ja akurat wtedy tutaj tyle opryskam, tyle opryskam. No, jak starczy, to na styk. Cały bańk. Bo ja tu robię teraz, no, może starczy. Może, bo jeszcze dwa. No, obstawiam, że starczy, ale to pójdzie cały baniak. Może to jest, wiesz. No to fajnie, przynajmniej pójdzie cały baniak, już tam koniec tego. To znowu tyle to kosztowało. Nie wiem, no. Dobra. Cześć, gdzie jest przyczepa? Przyczepa stoi tam w stodole. A. To 60 tam zapnij. Przyczepę by można było kupić jeszcze jeden taką podobny i ten. Ale to by się ciągnik przydało kupić jeszcze jeden. Jak kupimy ciągnik nowy, to wtedy kupimy przyczepę. Tak, żeby już 10 to mieściła. No. To można to podobną jak tą, tylko trochę wyższe burty. O kumbę już teraz, o kumbę nie trzeba się martwić. Tam nie podniesie. No na ostatnich żniwach to tam trzeba było wistulę trochę tam, wiecie. Ja dałem radę. Tylko trzeba w wistuli było pod stolami i... Tyk, gramy. A ja jadę już przyczepą. A my Władziu, bo to ubywa szybko tego, a ty ruszyć. No, że ty się tymi wiaderkami nie trzeba wmęcić. No. Jakbyśmy robili wiaderkami, to ja bym nie nagrywał tego. No. No ale teraz na sąsiadach będziemy się. No. Ale na sąsiadach to ma klimat teraz. Tutaj już, no tak. No, na początku też jesteśmy zbierali, to już mamy więcej tych ziemniaków, to już nie. No. No ty tam miałeś teraz połowa ci da tego, co tu nam daje. A mi da 1/6 tego, co nam tu daje. Różnie to. Boże, już godzina 13, a mam powiedzieć. Zajechać Ursusem? Tak, zajechać wszystkim.
Nawet wszystkim ja później zostawię, albo się po prostu na pizzerii to tyle, co my się nabiegać musimy, że masakra. No. Na szczęście my tutaj z pinterzy jesteśmy, to nie ma problemu. Ej nie, starczy, starczy. To fajnie, całe pole akurat ten i później do końca, gdzie już tam to robić. W końcu zostały dwa przejazdy, więc całe pole fajnie zrobię. No i akurat przyjdziesz, tu jeszcze wrócimy sobie i pójdziemy tam to zrobić. No, bo mi tu zostały te dwa przejazdy, teraz pojedziemy, dopełnimy się do pełna. Ten opryskiwacz i ostatni przejazd i elegancja. Ej, Firenze zrobione. No, to ci powiem, dużo tego oprysku. Miałem, chyba dawkę mam jakąś tutaj. No to opryskiwacz to za dużo pryska. A, ten model tak ma. Nie żadni tekstur. Ten model tak ma, nie no nie. Opryskiwacz też by się przydało zmienić, bo wiecie, ani to regulacji nie ma, ani to nic. Ta rzepak byśmy chcieli później opryskać, jak będzie trochę żółtawy i co? Oni tym nie opryskamy. Ale lance będą szły po rzepaku. Mam ci spiąć już to? To. No a jak będziemy jeździć ogólnie? No razem. Spinasz? A razem chcesz? No. Musimy być spinał to. No nie, bo nie ma drugiej przyczepy, więc razem sobie to zrobimy. Jakby były dwie przyczepy, to po prostu byśmy się nie wymieniali. Jak zbierałem sezon temu, to musiałem sobie spinać się w ogóle. Tyk. Tylko wtedy, że się sam odwoził, a tak to ja sobie tu poczekam elegancko na ciebie. No, tam miałem blisko, a tutaj jedź dalej. No będzie trochę. Dobra, to ja jadę ostatni przejazd zrobić i akurat możemy sobie teraz cisnąć na nas te zbieranie. Łach, te lance tutaj latają. Nie no, to pole za... Wlecił mi pod traktor. To pole pod opryski akurat jest w miarę dobre, fajnie się robi. Ale kurde, to pole ma taki klimat. No, przy tym lesie. W końcu jakieś wszystko. Duże, potężne pole. Ale Boże, jakbyśmy mieli tu kostki jeszcze robić słomy. Nie no, by to bele robi. Ej, tu by można stuk ułożyć na przykład tu. Zajebiście by to wyglądało. No. Tylko no po tak... rzepaku to tutaj się najchętniej to by było pszenicę dać. Ja bym dał tu jęczmień. Dał pszenicę. Ja bym dał jęczmień, żeby tutaj dać po prostu na młyn. Przed na pole. A picho. Kurde, jak opryskał tu. Ej, mówię, to opryskiwacz na nic, trzeba by to opryskiwacz wymienić. Dobra. Koniec. Ja sobie to złożę jeszcze, bo tyle już ja sobie to złożę. Także tak. To my tu. Tyk. Jedno. Ale zimno jest już, nie? Nie. Na światłach ja jeżdżę. No, ja też mam światło. Tyk. Tyk. No i dobra, pyk. Dobra, ty zasiadaj do ciapka, już tam możesz wyjeżdżać i już jadę też. Światło tylko przednie włączmy i lecimy sobie. Ile tego zostało? No ile zostało, baniaku? 450. 450, no i ja 250, no to zostało 700. I to 1300 poszło. Tak, ale na początku mincie ci jakoś to wyszło. No bo wiesz, dookoła. A tak ja jeździłem później raz przy razie, to ja robiłem dwa przejazdy, dwa i pół przejazdu. Na światłach jada, bo zimno. O, ciemnica jest totalna. Aj, Władzie, gonimy tego. O, ci się pozatrzymywali. Ale co, jaki grzeczni sąsiedzi. To podstęp ten na pewno. Podstęp. Proszę, ja ci pan to tutaj ładnie się zatrzymują. O, tutaj ten. Zbyniu na pewno tutaj jest. Czekajcie, chałupie, żeby zagadać. Dobra. Ja cisnę tu za tobą. A, ciapek, który wolniej pojedzie teraz. A ile jedzie? Może... Dobra, zanim to wyprzedzisz, ten harpagan, to nie nudzi. No wiem, że nawet nie zamierzam. Ej, nie, ty jedziesz 26. No teraz 26 jadę. No właśnie. Już nie jest pewny ten baniak. Bo cię dogonić nie mogę, ten harpagan. Te ludzie... Korek to ja mogę w wannie mieć. No. W starych wannach, pamiętam, korek się robiło. No to tak, to jest prawda. Ale idzie ciapek, Władzie, no dawaj, nie bądź gorszy. Jest mi ciapek. Co? No więc zwalniamy, tu wolne. Dobra, odstawiamy sobie ten sprzęt i lecimy sobie tam na te pule z zimniokami. Ciapka trzeba gdzieś sprzedać. Już dobry sprzęt, pajek szedł. No, na pewno. U baniaku ma to idzie.
Dobra. Tu se tak odstawię. Chodź. Dobra, cyk. Gasimy. Dobra, czekaj, że się tylko otworzę. Najgorsze to, że drzwi otworzę, to muszę traktor odpalić. No, ale to trudno się mówi. Wyjechać uberem, czy odpalić? Najpierw odpalić silnik. Muszę odpalić pedały. Dobra, biegnijmy. Tym przyfikował już tu. Dobrze. Za wycofać. I światł, tak. No włączył. O, na pewno to. No, spróbuję na tych twoich laga Zoro. Ja lagów nie mam. Zabrać wszystko tu. O, dobra. Kurde, czaj. Ile jeździmy? 7? No, 7-8 nawet. Mam bieg. No, tyle jeździłem wtedy. Czekaj, już. Czekaj, teraz ten pomad zostawię od razu. Dobra. Jedźmy. Czekaj. Stój, bo muszę. O. Czemu to nie wyładowuje? A, bo trzeba na O otworzyć rurę przecież. Dobra. Dobra, jedziemy. Wejdź trochę tak, gazu mu. Ja podskakuję. Dobra, idzie robota. No i gitara. Idzie, tak to można robić, a nie wiaderka jakieś. I całe pole, no szkoda, że tylko tych animacji nie mam. No ale to trudno. Szybciej! Jakoś szybciej ty jedziesz, jedziesz 7-8. Na pewno? To mów, że 8. No mówiłem 7-8 coś takiego. Jak? To, a to za szybko będę. Jak odskakuję. Z rowerem tak podskakiwałeś fajnie. Ale fajnie, że siodełko w ciągniku daje. Ja tych hamulce jak ten. Jak podskaczysz. Jest większe za jakieś zapotrzebowanie jest tam jak też. Łe, czekaj, bo się bieg wbił. Urwanie na ziemię. Z miejsca na miejsce przysypujesz. Wolnij. Zwolnij od razu po hamulcach koła blokuje. Nie no, dobre to, dobre. Nie wiem, dwie strony, będziesz pod górkę. Razem chyba jeszcze nie zbieraliśmy, mi się wydaje. Jak? Razem żeśmy nie zbierali na 11. Mam animację cały czas, ale beka. Masz? Tak, cały no, czas. No mówiłem, że host tylko nie ma, a tamten ma. No, zawsze tak to nagrywa, tu ma gorzej. Szybciej! Szybciej to się można, nie powiem co. Jedną, drugą to ty nie wyjedziesz pod tę górkę na 60. Nie, żeby coś, ale pewno przyczepy to będę miał. No miał 80%. No nie no, na spokojnie. Ja mam 27 minut odcinka. No to już drugiej przyczepy nie naładuję. To nie wrócę za Nintendo, to północ będzie. Dobra. A jedziemy dookoła. No już pełno przyczepę. No cofnij, no ile dosypie ci pełno i pojedziesz. Kurde, pajak nas styka. O. Przeszedł. Albo dobra, jedźmy na tamtym samym. Jak na tamtym samym? To je, no tam jedź tą stroną, gdzie ja jechałem, bo tutaj jest blisko krzaki, co mi ja się nie zmieszczę. Ja też dzisiaj mu słonecznik trochę wjadę. Tam było tak powierzchnie, ty no bo przecież... O mój Boże! Jedziesz! Czekaj, już wiem jak wykręcę. Dobra, albo ja sobie ten drugi... Dobra, weź trochę do przodu, no nie wyzbierasz tak. Nie wiem, jak chcę ten drugi przejazd wziąć, bo tam tego się nie zmieścisz, kurczę. No czekaj. No wiemy, tylko co lecił. Kurde, bo to jaźń nie chcę. Ja? Nie śmiej głupowatu, zbieramy. Poważna robota. No nie. Ty jedź, ja sobie nadążę. Ty, mam pełno. Pełno? Tak. On to jedź. Dobra. My to gasimy i idziemy się przejść, on tu tam dojedzie i kwie. Naprawdę, on tym jeszcze tam cofasz? No nie, dojedziesz na tylko na gospę. Tylko jedzie jakoś nie po tych pyrkach. Kurde, jechać to nie chcę. A bo daj mi, ja się ostatni przejadę. Koniec. Zobaczysz ciągle. A, kurwa. Już ujęcie nagrywam, czekaj. Czekaj, bo to jechać nie chcę. Ujęcie nagrałem do intra nowego, słuchaj. Czekaj, tylko tu mogłeś wszystko sobie ustawić. Nie ma. Do intra nowego. Chudy wyłączyć. Ale czekaj, usypana, czekaj. Pełna. Wolnij trochę, bo nie zdążę chudów wyłączyć. Czekaj. Światła zapal może, czy nie? Nie wiem, jak też. Czekaj. Już? No, jedzie.
No może bez światła. Okej. Wiem jak to zrobić. Tam było. Od razu ujęcie nagrywamy do nowego intro, proszę bardzo. Uwaga. Proszę bardzo, jakie zajebiste. Później pokażę. Już dwa mamy nagrane. Ja! Po jednym będziemy nagrywać. Ej, to fajnie by było, jak tak podczas pracy nagrywać. No, to zajebiste by było. A nie, jak my specjalnie musimy szykować. No, no widzisz, kurwa, wszystko naraz. No, nagrywamy trzy odcinki. Nie bali tych ziemniaków na tę przyczepę. No, nasypało nieźle. A weź 60. Świątka. Ej, dopiero co ja w poprzednim odcinku myłem, jak talerzowałem. Już się tak zawaliła. Niestety. Dobra, no. Postawił no, dwa średniki, upchał. No, dobra, 31 minut odcinka mamy, także dojedziemy na gospę idealnie, akurat fajnie. Dzisiaj fajnie mi odcinek wyszedł, ja sam jestem zadowolony. Daj, daj, daj. Dawaj kolejny, jak szybko jedziemy. Albo jak wjeżdżam na gospę. O, jeszcze samochód za tobą jadę, ale zajebiście. Proszę bardzo. Dobra. W tym incie to powiemy u mnie, więc dzisiaj już zapomniałem. Dobrze. Dobra, to jedziemy tu na gospę. No, mówiliśmy, że będziemy, ale... A ja muszę te ujęcia zobaczyć. No intro trzeba zmienić, trzeba zmienić. Jeszcze nagrałem jedno ujęcie, jak ogarniałem save'a z koszenia. I to jest zajebiście wyszło. Koszenie przyniósł. O. Środeczka, dobra. Ładnie. Także co widzę, ja tu będę wysypywał. Postawić, no. Ja wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Intro przy okazji nagrywane, także to do tego pana na następny odcinek zapraszam. I tyle. Trzymajcie się, strzałeczka i cześć! Cześć!